Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable i jest to kolejna środowa aktualizacja. Mamy dziś środę 5 września, mam nadzieję, że u was w szkole wszystko w porządku. Nauczyciele spoko, plany lekcji również. Dobra, nie będę za bardzo przedłużać. Słuchajcie, mam tutaj telefon i czytam sobie tą aktualizację. No i widzicie, że jesteśmy tu przy cyrku Idrisa, a to dlatego, że on ma dla nas jakieś nowe zadanka. Z tego, co słyszałam i czytałam, będzie nam przepowiadał przyszłość, więc wow, codziennie chyba można to zrobić, żeby on właśnie nam tam tą przyszłość przepowiedział. Także spoko. Aby usłyszeć przepowiednie od Idrisa, musisz mieć ukończone zadania, w których pomagasz mu budować namiot cyrku. Więc my to już mamy, nasz namiot już stoi. Wyścig, pole, bending, ok? Czyli będziemy po prostu mogli jakby brać udział w tym wyścigu, będziemy mogli robić to co dzień, także naprawdę cieszę się, no bo kurczę, jednak dodatkowe punkty, coś nowego, prawda? I wiem też, że jest wyścig grupowy ze znajomymi i ci znajomi będą przybierali jakby różne kształty, różne wyglądy różnych koni magicznych, więc to naprawdę super. Prawdopodobnie teraz nie będę mogła Wam tego pokazać, ponieważ nie ma tutaj za dużo ludzi, ale na pewno na live sobie to sprawdzimy. Na graczy, którzy mają dostęp w grze, w namiocie czeka jeszcze więcej niespodzianek. Jeśli już uczestniczyłeś w magicznym wyścigu z wyjątkowym koniem Z, możesz stanąć do wyścigu ponownie. Może to być codzienny wyścig, tak jak mówiłam. Aby stanąć do wyścigu, musisz mieć ukończone zadanie, w którym rozmawiasz z Elizabeth Sunbeam po zjednoczeniu koni jeźdźców duszy. Dobra, jeżeli nie ukończyłeś tego zadania, możesz wziąć udział w tym wyścigu, jeżeli zaprosi Cię znajomy, który to zadanie już ukończył, czyli fajnie, bardzo się cieszę. Okej, okay. Królestwo w chmurach już za tydzień odchodzi, także jeżeli jeszcze ktoś z Was nie zrobił tam czegoś, co chciał zrobić, czy jeszcze nie zabrał gwiazdek, podkówek, czy czego tam, to jeszcze może iść. Dobra, Idris, wspomnienie ze snu. Siopchełko, nie mam czasu, muszę wymyślić nowe sztuczki na pokaz po tym, jak okrutnie zasunęłaś kurtyny podczas mojego ostatniego występu. To był wspaniały sen, koniak z bajki, wyścig bez ograniczeń. Teraz w mojej gwiazdorskiej stajni została tylko Z, więc już nigdy nie uda nam się zorganizować takiego widowiska. Szkoda. No, chyba że... no, chyba że... Lorraine, znowu możesz być koniem, tym razem bez żadnych sztuczek. Jeden wyścig, a już wkrótce będziesz mogła przybrać formę innych magicznych postaci z baśniowych snów i najgorszych koszmarów. O tak, ty kontra Z, rewanż wszechczasów. Chwileczkę, nie wiem jak to się czyta, mon chéri chyba. Ojej, ja się nie dziwię, że wy go tak lubicie. Zaproś swoich znajomych, możecie stanąć ze sobą do wyścigu, każdy z każdym. Każdy wyścig się skończy, zamienią was wszystkich... Aha, kiedy wyścig się skończy? Z powrotem w ludzi. Przyrzekam na Pandorię. Ale będzie zabawa, wasze serca przepełni radość. Nawet się nie zorientujecie, kiedy nadejdzie nieunikniony koniec świata. Co? Jeśli chcesz rzucić wyzwanie Z, porozmawiaj z Xinem. Może też skorzystać z tego wyścigu, by rozpocząć wyścig grupowy z przyjaciółmi. Aha. Czyli gdzie? Czyli co? Namiot, wyścig. Wow. Zobaczymy sobie. O, nieprzetłumaczone! Clowns! So why should... Ojej! Ready to race horse lady? O! O kurcze! Czyli możemy sobie robić, ale super! Że on tu zostaje w ogóle! Naprawdę! Ciekawe, ile punktów za to dostaniemy. Oki. Czy to... Wow, dawaj, 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 koniu. Wybrałam super konia w ogóle na ten wyścig. Szajerki są mało zwrotne, więc... Dawaj! Wow. Lecimy! Jej! Wyścig ukończony. No dobra. Aha, nie sprawdziłam. Nie sprawdziłam chyba u niego. Idź, wyjdź. Idź mi stąd. Zaraz zobaczymy. Ile punktów? Ile?
Brawo! Twoje miejsce jest w namiocie, młoda dama. Może tak uciekniesz i dołączysz do naszego cyrku. 150 PD dla konia! Jej! To nie jest tak mało w sumie. Dobra. Jeszcze raz do tego magicznego wejścia. Ło, ale ona jest ładna! A my jesteśmy tym złotym koniełem. Przepraszam, jak słyszeliście psa, ale on ostatnio ma jakieś takie dziwne jęki. Dobrze, że nie mam Shire'a teraz. Zi, będę pierwsza. Wow! Ale to pięknie wygląda, słuchajcie. Muszę trafić tak, żeby razem z nią zrobić to zdjęcie. Dawaj! Okej. Chyba to nie tak miało wyjść, no ale dobra. Lecisz! Lecisz! Słuchajcie, próbuję to zrobić tak, żeby było dobrze. Aha, czy ja tędy nie mogę? Jak to? Czekajcie, jeszcze raz. Och no! Leć! Ale fajnie, że ten wyścig można robić co dzień. To jest jeden z fajniejszych wyścigów, naprawdę. Strasznie mi się podoba. Naprawdę się nie spodziewałam, że będzie go można robić. Wow. O, tak, właśnie o to mi chodziło. Ale super. Wow. Dobra, lecimy. Już nie robię zdjęć. Lecimy teraz ten wyścig. Wybaczcie mi za te zdjęcia, ale ja się po prostu nie mogę powstrzymać. Wiem, że będzie mnóstwo okazji do zrobienia ich, ale no wiecie. Na miniaturkę też coś trzeba wstawić. Okej, tu będę wiedziała, żeby lecieć do góry od razu. Ciach! Już nie można wrócić, słuchajcie. Wow! Tu nam wystrzelą armaty. No i ja tu na pewno skuszę. Okej. Ła! Nie zatrzymało mnie! A, zatrzymało trochę. O ja, to jest zamek! Ja pamiętam to! To jest ten zamek z Fortu Pinta! Dobra, dawaj, dawaj, koniu, nie zatrzymuj się! I slalomik. I ciach. Nie mogę się doczekać, kiedy z tymi kulami będzie. Jedź! No przecież się nie zatrzymuj! O nie, one szybciej! Au! Bardzo, bardzo dobrze ci to poszło. Nie ma co. Fajnie, że to jest tak odmierzone. O, tu są te kule! O, to jest super! I ciach! Lećmy, lećmy, lećmy. Gdzie ona jest? A tu! Jak ten? Przeteleportowała się w ogóle. Dawaj, 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 dawaj. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Szybko! W ogóle tam to wygląda strasznie, ten tunel. I mam nadzieję, że 250 będzie za to, bo to chyba będzie mój ulubiony wyścig. Okej. Jakim cudem za każdym razem pokonujesz biedną Zi? Przecież nawet nie jesteś prawdziwym koniem. 175. A właśnie, może chciałabyś ze mną zrobić ten wyścig? Hej! Nie, nie odchodź! Adela idę. Może chciałabyś zrobić ten wyścig ze mną? Proszę, dodam cię do grupy, kochana moja. Zaproś do grupy. Chodź, come on, wystąpimy razem. Zobaczymy, jak będziesz wyglądała. I ja, jak będę wyglądać. Ojej! Dodała mnie do grupy! Tak! Pozdrawiam! Dawać, 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 dawać! Okej. Tak, zaprosić grupę do wyścigu. Ciach! Chodźmy! Chodźmy razem! Come on!
Do znajomych na razie nie, ale lećmy na wyścig. Wyścig. Lećmy. O, dobrze. Ło. Aha, czyli to jest to samo. Aha, no. O, ła, to ja jestem teraz Zi. Ło. Okej. Ale super. Normalnie sztos. Jej. Come on, come on. Ale super, normalnie się tego nie spodziewałam. Ostatnie zdjątko. O, no pięknie. I tak będzie pierwsza. No właśnie, bo mnie tam wyprzedziła. Ach, to dobrze. I ciekawe, czy tyle samo punktów ogólnie dostaniemy za to. Ale super, że można być takim koniem, chociaż na chwilę. Jej. Okej. Okay. Ła! I czy my... Nie, no za to PD już nie dostaniemy, więc spoko. Jej, wyścig ukończony. Odblokowano osiągnięcie, wow! Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję za towarzystwo. Okej, ten wyścig wyglądał ogólnie tak samo, więc tak pozdrawiam. Więc też tutaj nie robiłam za bardzo, wiecie, nie przedłużałam tego ani nic. No, więc nie chciałam, żeby ten odcinek był po prostu nudny, ale teraz słuchajcie, idziemy do Idrisa. Idziemy zobaczyć, co nam przepowie. Co my tutaj mamy? Jakieś znaki? Wczytywanie. No, ciekawe, ciekawe, co to będzie. O! Usiądź, Lorraine. Pozwól wszystko wiedzącemu Idrisowi zabrać cię w podróż po umyśle, aby zobaczyć, jakie przeznaczenie jest ci pisane. Odpręż się, abym mógł znaleźć odpowiedzi na twoje pytania. Tak, dokładnie. Teraz mogę zaczynać. W Jorwiku wróżby związane z końmi są niezwykle popularne, lecz mogę również zajrzeć głębiej w twoją duszę, jeśli masz dość odwagi. Ale to jest super postać. Jak rysuje się moja przyszłość z końmi, z zagadkowym przeznaczeniem, z końmi? O, to będzie ciekawe. Wow! Szacowanie możliwej przyszłości. Dziś czeka cię bardzo wyjątkowy dzień. Po spróbowaniu swoich sił w wyścigu ze swoim ulubionym koniem na pewno znajdziesz szczęście, jeśli masz odwagę pojechać w stronę świtu, a być może odnajdziesz wymarzonego konia. Przeznaczenie wybrało, czy przyjmiesz jego werdykt, a teraz uciekaj, ptaszyno, i wróć jutro, by dowiedzieć się, co czeka cię w przyszłości. Jej! Ciekawie było. I to wszystko tak naprawdę, moi drodzy. Fajna, fajna aktualizacja, bardzo króciutka, ale bardzo fajna. Jeszcze raz dziękuję Adelaide Sleepy Force za pomoc tutaj w odcinku. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał i że Wasze wróżby tutaj od Idrisa były równie zagadkowe, ciekawe i oczywiście dobre. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał, tak jak mówiłam. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, bo jest mega motywująca. Ogólnie dziękuję Wam za łapeczki, bo naprawdę ostatnio bardzo ich dużo zostawiacie, także dziękuję. Do następnego. Bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. Zapomniałam o tej kwestii. No, do następnego. Trzymajcie się i cześć!